Super. Więc ja się nazywam Kamil Adamczyk, ja byłem tutaj 2 lata temu i opowiadałem o masce do spania polifazowego, która miała skracać sen. Niestety nie skraca, ale robi coś innego i opowiem, co robi dzisiaj. Więc tak, możecie mnie znać z tego mojego wspaniałego i znanego zdjęcia, na którym mnie nie widać. Jakby ktoś o nas nie słyszał, to zdobyliśmy ponad 400 tysięcy dolarów na amerykańskiej platformie finansowania społecznościowego Kickstarter z rzeczoną maską. Także z tego możecie mnie kojarzyć. Możecie mnie też kojarzyć z takiego artykułu, który się na Wrzucie pojawił jakiś czas po tym, jak tą kampanię zrobiliśmy. I też możecie mnie kojarzyć po różnych zabawnych komentarzach na mój temat na gazeta.pl. Możecie pochodzić sobie na różne artykuły, które o nas powstały i o które opisywały to, co robimy. No, ja będę wam chciał dzisiaj powiedzieć, w jaki sposób ten nasz projekt się zmienił, co teraz robimy. Będę chciał was przekonać, że nie jesteśmy szarlatanami żadnymi. Też niedługo, myślę, pojawi się recenzja tej osoby, która napisała ten artykuł. Ja się z Pawłem dzisiaj spotkałem, właśnie trochę się spóźniłem, przepraszam, bo się z Pawłem widziałem. Paweł jest super gościem i super nam się rozmawiało, dostał maskę ze wszystkimi, że tak powiem, dostępami do wszystkich tajnych kodów, także sobie będzie testował i mam nadzieję, że niedługo opublikuje recenzję. No właśnie, a dzisiaj wam powiem, co teraz Neuron robi i czym jest i jak przez te 2 lata, co my robiliśmy przez te 2 lata i czym jesteśmy teraz. Więc generalnie koncepcja Neurona się zmieniła. Zacznijmy od tego, że po skończeniu kampanii na Kickstarterze, to było na początku 2014 roku, jakieś 5 miesięcy później, puściliśmy takiego update'a na Kickstarterze, mówiącego o tym, że no niestety ten sen polifazowy to nie bardzo, będziemy odchodzić od tego snu polifazowego. W zamian za to ci użytkownicy dostaną maskę, która analizuje ich sen i która będzie aktywnie wpływać na ich sen, tak jak mówiliśmy wcześniej, tylko trochę inaczej niż mówiliśmy. Więc od tej pory głównymi feature'ami naszej aplikacji był tak zwany Biorhythm Adjuster, czyli funkcja pozwalająca na wpływanie na twój zegar biologiczny poprzez wpływ na hormon snu. I Jetlag Blocker, czyli taka funkcjonalność, która pozwala minimalizować jetlag, też poprzez działająca bardzo podobnie jak ta poprzednia. I o tym wszystkim, jak to działa, dlaczego to może działać i jakie są dowody na to, że to działa, za sekundę. Więc puściliśmy taki update, było parę osób bardzo niezadowolonych, że ich oszukaliśmy i że teraz się wycofujemy cichcem z tego, co mówiliśmy. No my, oczywiście każdy dostał zwrot pieniędzy, jeżeli się poczuł pokrzywdzony, więc do tej pory, jeżeli na przykład, z racji tego, że mamy dosyć spore opóźnienie na Kickstarterze, o czym też zaraz będę mówił, to do tej pory, jeżeli ktoś, komuś się znudziło czekanie na maskę, to może do nas napisać, od razu oddajemy pieniądze i wydaje mi się, że się w miarę fajnie zaczęliśmy komunikować z tymi ludźmi z Kickstartera, oni są też super cierpliwi, to jest niespotykane po prostu. No właśnie, maska tam leży, zaraz ją puszczę, to sobie, może już ją puszczę, to będziecie mogli sobie ją pomacać i podotykać, proszę. I to, co ona teraz robi, to tutaj są sensory wypisane, które ona ma. Ona mierzy fale mózgowe, jednokanałowe EEG, które też wzbudzało kontrowersje, ale powiem o nim zaraz. Mamy pulsoksymetr, mierzymy natlenowanie krwi, znaczy teraz jeszcze to jest niedostępne, ale w update'cie będzie. Mierzymy puls, mierzymy temperaturę ciała, żeby wyznaczyć rytmy biologiczne, ruchy ciała i stosujemy terapię światłem po to, żeby wpływać na nasze rytmy biologiczne. Więc pierwszy z serii bardzo ciekawych obrazków, na których nic nie widać, to jest ten. I on mówi o tym, że my jesteśmy bardzo dokładni w porównaniu do urządzenia medycznego. My tą całą naszą analitykę robiliśmy w ten sposób, że kupiliśmy ze sobą takie 2 bardzo drogie urządzenia o nazwie polisomnografy. To są profesjonalne medyczne urządzenia do pomiaru snu. Ja spałem podpięty do tego wszystkiego, wyglądałem jak mumia i moja dziewczyna już nie chce ze mną spać w łóżku jednym. Ale to wszystko dla dobra nauki było i te sygnały tutaj na górze to są zebrane właśnie z urządzenia medycznego. Ono się nazywa Alice PDX Philips Respironics, a te poniżej są zebrane z Neurona. Także cel tego slajdu jest taki, żebyście zobaczyli, że
to te takie szlaczki są podobne do tych szlaczków na dole. Tutaj nie widzicie tej całej magii, która się dzieje, czyli stagingu snu automatycznego, który jest bardzo podobny do tego na górze też i który wbrew pozorom istnieje, wbrew temu, co mówią w mediach różni lekarze badający sen. To te automatyczne analizatory istnieją, są zatwierdzone przez FDA, nazywają się Philips Somnolizer 24/7 i to, co robimy właśnie z naszą maską, to my się porównujemy do tych urządzeń, które są obecnie na rynku obecne. A tutaj wam pokazuję taki slajd z Huffington Post. Taki pan dr Christopher kiedyś wziął ten właśnie polisomnograf, który jest na samej górze, i porównał ze wszystkimi urządzeniami, które są na rynku. No i generalnie idealnie byłoby, gdyby te wykresy na dole były takie same jak ten wykres na górze. No ale nie są, co oznacza, że jeszcze jest dużo pracy przed nami wszystkim. No i właśnie, jakie my teraz problemy z tym naszym neuronem rozwiązujemy i co my robimy w ogóle? Więc poza tym, że mierzymy sen i dajemy wam feedback a propos waszych faz snu i tak dalej, to wpływamy na rytmy biologiczne, czyli circadian rhythms i pomagamy wam je przezwyciężyć. Są różne rodzaje zaburzeń rytmów biologicznych. Najbardziej popularny jest, nie wiem nawet który, chyba shift workers, czyli jak pracujecie w nocy albo macie pracę zmianową, wszystkie pielęgniarki, lekarze, pracownicy platform wiertniczych, nocni, no zresztą. Pracownicy nocni mają bardzo duży problem, dlatego że mają rozregulowane rytmy biologiczne, a to nie wiąże się tylko z tym, że gorzej śpią, dlatego że mają też inne hormony poza hormonem snu rozregulowanym i na przykład najnowsze badania wskazują, że mają 35% więcej szans na złapanie jakiegoś złośliwego nowotworu albo na choroby sercowo-naczyniowe, na cukrzycę typu drugiego i tak dalej. To wszystko się wiąże z hormonami, o których zaraz powiem. Pomagamy też w jetlagu, dlatego że możemy przesunąć rytmy biologiczne w jedną i w drugą stronę, więc niezależnie czy lecicie na zachód czy na wschód, to możecie sobie ulżyć w jetlagu. No i jest coś takiego też jak zespół opóźnionej fazy snu albo przyspieszonej. Zespół przyspieszonej fazy snu mają wszyscy nasi dziadkowie i babcie, dlatego kładą się o 7 rano i wstają o 3 i innym spać nie dają. A zespół opóźnionego snu mają na przykład nastolatkowie. Oni kładą się o 3 w nocy, a potem o 7 rano ich nie można obudzić do szkoły. Więc i to jest udowodnione naukowo. Nawet był taki case, że taka nastolatka wygrała ze swoją szkołą proces w amerykańskim sądzie, bo nie kazali na 7 przychodzić, ona udowodniła, że jej rytm biologiczny jest tego niedostosowany i na 9 przesunęli zajęcia. Wszystkim, tak. Dla dobra, motherland. Tutaj są pokazane różne wykresy różnych hormonów i też temperatury, na przykład i hipnogram, czyli wykres opisujący sen. I tutaj jest pokazane, jak one się w trakcie dnia zmieniają przez 24 godziny. I to pokazuje, że one się zmieniają. Znaczy, właśnie to chciałem pokazać. One się zmieniają, one nie są zawsze takie same, one mają momenty swojego piku, czyli najwyższych wartości. Jak ten pik jest nie wtedy, kiedy potrzeba, to jest źle. A jak się jeden hormon przesuwa, to inne się z nim też przesuwają. No i właśnie, tutaj będę teraz takie medyczne rzeczy mówił różne. Jest takie coś jak jądro nadskrzyżowaniowe, czyli suprachiasmatic nucleus. Naukowcy to odkryli w latach 60. Oni brali szczury i generalnie każdy organizm żywy można nauczyć, żeby funkcjonował według jakiegoś rytmu biologicznego. To się nazywa po angielsku entrain. I można na przykład wziąć takiego szczura, wsadzić go do takiej klatki, gdzie nie ma światła i naświetlać go w rytmach 20-godzinnych i on potem wszystkie jego hormony będą w rytmach 20-godzinnych funkcjonować. Albo wsadzić drugiego i naświetlać w rytmach 27-godzinnych. No i ci naukowcy tak zrobili i potem przeszczepili komórki mózgu temu jednemu szczurowi do tego drugiego szczura i ten drugi szczur zaczął się natychmiast zachowywać tak jak ten szczur, z którego przeszczepili. No i na tej podstawie doszli do wniosku, że te komórki, które przeszczepili, są odpowiedzialne za zegar biologiczny w naszym ciele. No i potem naukowcy, jak już na szczurach dowiedli, zaczęli ludzi badać, no i się okazało, że rzeczywiście te komórki tam w mózgu są i żeby się z tymi komórkami skontaktować, to oczy są za to odpowiedzialne. Jest coś takiego po angielsku, co się nazywa non-image forming, czyli generalnie to, że oko nie jest tylko odpowiedzialne za to, żeby widzieć.
I naukowcy z Teksasu odkryli takie komórki, które się nazywają zwoje światłoczułe wokół. I mamy czopki i pręciki, o których się uczymy na biologii, ale się o tych trzecich nie uczymy na biologii. I te trzecie właśnie odpowiadają za to, że one się kontaktują z naszym mózgiem i mówią nam, która jest godzina i jaki hormon się powinien wydzielać, czy powinniśmy być aktywni, czy nieaktywni, czy powinniśmy spać, czy nie spać, czy to jest moment na pracę, czy nie, i tak dalej, i tak dalej. A przede wszystkim, czy wydzielać hormon snu, czy nie wydzielać hormon snu. I z tego oka, z tych komórek, o których powiedziałem, impuls idzie do jądra skrzyżowaniowego przez retinothalamicus duct, czyli, jak to po polsku powiedzieć, czyli taką wiązkę siatkówkowo-podwzgórzową. I te informacje są przekazywane do mózgu. Natomiast ostatnio bardzo naukowcy odkryli, że możemy zacząć gmerać przy tym i manipulować tym trochę i możemy zacząć ten nasz mózg oszukiwać, że my mówimy co innego mu, co tak naprawdę jest. I mogliście na przykład słyszeć o tym, że niebieskie światło nam powoduje, że nie możemy usnąć albo że trudniej jest nam usnąć. No to jest właśnie z tym związane. Jak za dużo niebieskiego światła na przykład wpada nam w nocy, kiedy siedzicie przed komputerem, a jest ciemno w pokoju i zaraz macie iść spać, to wasz mózg myśli, że to nie jest moment, żeby iść spać, bo to jest dzień i on musi przesunąć sobie rytmy dobowe, żeby się do tego przyzwyczaić. Że to wskazuje, że to coś na rzeczy jest, to w najnowszym update'cie, który sobie ściągniecie do waszych iOS-ów, iPhone'ów i Mac'ów i tak dalej, będzie taka funkcja jak Night Shift, która będzie polegała na tym, że niebieski kolor zostanie wycięty z waszych ekranów w nocy, co by wam pomóc zasypiać. Więc no to pokazuje, że też Apple się tym interesuje. A to są badania Harvarda, które potwierdzają to, że rzeczywiście to niebieskie światło nam przeszkadza w zasypianiu i tych urządzeń elektronicznych używać nie powinniśmy. A to jest inne badanie, które mówi o tym, że wszyscy odczuwamy jetlaga. To jest badanie przeprowadzone na grupie indyjskich pilotów i stewardess i stewardów. I ono mówi o tym, że generalnie ponad 90% odczuwa jetlaga, jak sobie daleko lata, tylko 40% wie o tym jetlagu cokolwiek, a głównym sposobem radzenia sobie z jetlagiem są drugs and alcohol, szczególnie na służbie tych panów, którzy tam się i pań, które się badało, co pokazuje, że to rzeczywiście jest dosyć spory problem. I przechodząc do meritum, my używamy w neuronie, on tam świeci takimi światełkami w różny sposób, terapii światłem. Terapia światłem była używana w medycynie od 30 lat mniej więcej, głównie do leczenia SAD, czyli depresji sezonowej, czyli tak zwanej zimowej depresji. Mieliśmy za mało światła i czuliśmy się i popadaliśmy w depresję. Natomiast całkiem niedawno najpierw były badania tego, czy nasza ludzka powieka przepuszcza światło i czy jak my śpimy, to jesteśmy całkiem od tego światła odcięci, czy nie. No i okazało się, że ona przepuszcza. Tam są takie specyficzne wiązki światła, które ona przepuszcza. No więc naukowcom zaświeciło się światło, że może, bo tutaj problem polega na tym, że trzeba się gapić w lampę przez pół godziny i nic nie można innego robić. To jest dosyć niewygodne. Więc naukowcom się zapaliło światełko, że może przez noc, jak śpimy, to można jakieś tam nauki dokonać. No i się okazało, że można. W 2014 roku Stanford opublikował przełomową pracę mówiącą o tym, że milisekundowe pulsy światła przesuwają rytm dobowy u człowieka w czasie snu. No i znaczy, my zaczęliśmy nad tym pracować już jakiś czas temu. Stanford to opublikował niezależnie. Natomiast no, to było bardzo duże odkrycie, bo ono nadało takiej wagi naukowej i pokazało, że nie gadamy głupot. No, to jest generalnie to badanie, ono jest skomplikowane, ale ten wykres pokazuje, że my przesuwamy fazę rytmów biologicznych w stosunku do placebo, a to pokazuje, to są potencjały wywołane z pól wzrokowych w potylicy, tak zwane, i ono pokazuje, że jak my walimy tym pulsem, to nasz mózg to rozumie, chociaż my śpimy. Więc no, to pokazuje, że te pulsy miały jakiś wpływ na nasz organizm. No i teraz, 4 dni temu, według tego badania mogliśmy przesuwać 40 minut dziennie nasz rytm biologiczny w jedną albo w drugą, no bardziej opóźniać. Co było całkiem niezłym wynikiem, no ale biorąc pod uwagę, że musimy 9 stref czasowych pokonać lecąc do San Francisco, no to sporo nam to dawało pracy. Natomiast 4 dni temu Stanford opublikował najnowsze badania, które mówią o tym, że możemy przesunąć sobie 2 godziny dziennie nasz rytm biologiczny w momencie, kiedy tylko godzinę się naświetlamy w nocy. I o tym się od razu obtrąbiły różne media na całym świecie, mówiąc, że pokonaliśmy jetlaga, ale to nie jest nie tylko jetlag, bo to są też inne choroby, tak jak wspominałem. I już, bo muszę kończyć, to ja zaraz przelecę szybko do końca.
No właśnie, z takich sukcesów ostatnich to jest nasze badanie z Detroit, ze szpitala Henry'ego Forda, które generalnie pokazuje, że mamy takie same wyniki jak Stanford na tej masce. Ostatnio dostaliśmy się do akceleratora Skydeck Berkeley, czyli jesteśmy w sieci jednego z najlepszych uniwersytetów na świecie i oni nas wspierają w tych naszych rozwojach różnych. Testujemy neurona w różnych liniach lotniczych, także jak będziecie lecieli do Kalifornii z Niemiec na przykład niedługo, albo z Francji, albo z Holandii, to będziecie mogli sobie neurona przetestować, bo on też dla klientów ekonomicznych będzie dostępny. Wygraliśmy tytuł najlepszego startupu zajmującego się snem na świecie, przyznawanego przez Cleveland Clinic, który jest jednym z czterech najlepszych szpitalów w Stanach. No i zaczęliśmy wysyłać właśnie maski do Kickstarterowiczów. Wysłaliśmy na razie 1326 neuronów. Tutaj możecie przeczytać, możecie też wejść na naszego Twittera, neuron, małpa neuron mask i poczytać sobie różne komentarze, które ludzie o tym piszą. Możecie też wejść na naszą kampanię na Kickstarterze i tam w sekcji koment, która jest ogólnie otwarta, poczytać sobie, co ludzie piszą. I możecie jeszcze więcej poczytać sobie, co ludzie piszą. Możecie też ściągnąć naszą apkę z App Store'a i sobie poczytać, co ludzie piszą o niej. A to jest nasz super zespół, któremu to się wszystko się kameruje, więc ja muszę tutaj podziękować za wytrwałość i za ciężką pracę i za to, że są z nami, chociaż czasami było bardzo trudno. I na koniec bym chciał zaprosić do Barcelony, będę miał wykład na Mobile World Congress w przyszłą środę i też możecie nas spotkać w Austin na South by Southwest, tam też się będziemy prezentować i tyle, dziękuję.